Cześć, witam Was 1 marca, godzina 10.25, zaczynamy przegląd rynków, analizę techniczną i kilka informacji organizacyjnych, więc to organizacyjne zestawie, zaraz będziemy o nich sobie mówić, a jeśli chodzi o handlowe, to przyjrzymy sobie w ogóle, jak to wyglądało w ostatnim czasie, czyli lub przyjrzymy sobie mniej więcej lutowe nasze tutaj projekcje w TradingView, które były publikowane, jak wiecie, ja zawsze zachęcam do tego, żebyście z TradingView korzystali, opcja bezpłatna, nawet jest jakiś program referencyjny, ale, ale jakoś nie, miał, nie miałem dotychczas głowy, żeby się tutaj jakoś w niego wpiąć. No i co dalej? Na pewno Bitcoin. Bitcoin oraz podsumowanie tego, co mówiłem w ubiegłym tygodniu, oraz mecz, który tutaj się rozgrywa, i w tej chwili prowadzą, na prowadzenie wychodzą longujący czy też kupujący. To bardzo fajnie, zaraz o tym powiem, bo od wczoraj po prostu popcorn nie oglądam sobie to wszystko jak w meczu. Pokażę Wam altcoin, który mi się spodobał, to jest Ant i powiem dlaczego mi się spodobał, a także porozmawiamy o bieżącej analizie gazu, ponieważ to z gazem w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy dni otwarte rozstając się z Wami właśnie udaną pozycją i tutaj będę chciał złożyć gratulacje Karolowi, powiem co się dalej dzieje, jak się dzieje i, i co na ten temat myślę, także może być dzisiaj ciekawie, zapraszam do oglądania i zaczynamy. No, i zaczynamy dzisiejsze wydanie. Na początek, nie wiem, czy zauważyliście taką zmianę, która jest moim zdaniem istotna i bardzo pozytywna. Mianowicie, jeden z traderów, którzy już od jakiegoś czasu, w sumie już kawał czasu, nawet kawałek spory czasu, publikują dla Was swoje spojrzenie na rynki. Czyli 07 odsłonił swoją twarz, i ja się zawsze bardzo cieszę z takich sytuacji, ponieważ moim zdaniem, no jeżeli widzimy, jak ktoś emocjonalnie reaguje, prawda, mówiąc, no widzimy jego mimikę twarzy, możemy to e, zupełnie ten odczyt mieć inny e, i moim zdaniem lepszy, niż jeżeli tego nie mamy. Więc tutaj, przy okazji, oczywiście, zachęcam pozostałych naszych traderów i analityków do tego, żeby poszli za, w ślad za 0,7, bo tak jak powiedziałem, ja też nie uważam, że jestem to jakiś Brad Pitt, znaczy no na pewno nie jestem, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby ten przekaz był żywy, żebyśmy widzieli, jakie emocje dominują u osoby, która nam tutaj coś mówi, to jest ważne moim zdaniem. Także 0,7, gratulacje, fajnie, że tak zrobiłeś, a my idźmy dalej. Cóż, dziękuję wszystkim tu obecnym widzom za to, że mieliście okazję, czy odwiedziliście, że za to, że odwiedziliście nas podczas dni otwartych w ubiegłym tygodniu. No i cóż, podzielę się z wami kilkoma spostrzeżeniami. Pierwsze spostrzeżenie to ogólne wrażenie. Ogólne wrażenie myślę, że dobry wynik ankiety. 70,7 osób powiedziało, że bardzo fajnie, super grupa, bardzo prosta ankieta. 27,6, tak sobie bez rewelacji, i to jest też normalne. To nawet bym się zdziwił, gdyby ktoś tak nie stwierdził. Natomiast to, że się nie podoba, to nawet zabrakło tutaj wskaźnika. Trzeba sobie policzyć ze 100% różnicę, ale jakiś taki niewielki kawałek tortu, i to też bardzo dobra informacja. Także dostałem od Was feedback, że byliście ogólnie zadowoleni. Ciekawostka jest taka, że tutaj, zobaczcie, ta cyfra nie jest taka przypadkowa. Kto jest ze mną trochę dłużej, to. To mamy głębokie zajście korekcyjne FIBO, bardzo strategiczne zajście dziwny parametr wyszedł, no ale tak wyszło. Nic tu nie manipulowałem przy tym wykresie. A przy okazji, kilka opinii, bo zebraliśmy też opinie. Oczywiście pokażę te pozytywne, ale chyba nawet nie było negatywnych, więc, więc tutaj ktoś napisał, że najlepsza grupa, jaką przerabiałem, profesjonalna praca, także dziękuję za tę opinię. Dalej trochę, trochę bardziej skomplikowana wypowiedź odnosząca naszą pracę do, do pracy innej jakiejś innej grupy i tutaj podnosząca nas na tle właśnie tejże grupy nie wiem jaki nie napisał komentujący ale na pewno jest to budujący komentarz i dający tak jak ja to zawsze mówię dolewający paliwa do, do, do mojego V8 na przykład tak? czy tam V6. Gdzieś tutaj jeszcze na pewno dołączę, jak podniosę kapitał, bardzo fajna grupa. Jestem w krypto od 2019, chętnie bym z wami został, lecz w pierwszej kolejności musiałbym się zwolnić kiedyś w ciągu roku. Do was dołączę taki plan. No trudna interpunkcja tu gdzieś zginęła, ale rozumiem zwolnić pewnie gdzieś ze swojej pracy, żeby mieć więcej czasu na trading. No tak, to też ja rozumiem, że oczywiście życie jest u każdego ta wątkowość życiowa jest, może być skomplikowana mniej lub bardziej, to jest jasne, na no racjonalne. Dobrze, to tyle, idźmy dalej. Jak wiecie raz w miesiącu robimy sobie już taki cykl właściwie spowiedź tradera. Jest to spotkanie live na żywo między naszymi tutaj traderami, których znacie, ale także pojawiają się czasami ci, których nie znacie, którzy są gdzieś tam wewnątrz poukrywani naszej społeczności. I robimy sobie takie spotkanie na żywo, które ma nas trochę oczyścić z nieudanych transakcji, trochę odświeżyć umysł przed kolejnym miesiącem, a także podsumować, co wydarzyło się dobrego lub złego i na co możemy liczyć w najbliższym miesiącu. Więc takie spotkanie w tym miesiącu, i to jest zawsze w każdy poniedziałek, pierwszy poniedziałek miesiąca, takie spotkanie w tym miesiącu pewnie się też odbędzie, natomiast niestety prawdopodobnie mnie na tym spotkaniu nie będzie. Także dobra wiadomość jest taka, że pewnie będzie live, ale zła, że może beze mnie. Ale mimo wszystko zapraszam, zachęcam do uczestnictwa, zwłaszcza, że jest to spotkanie na żywo i Wasze komentarze są też brane pod uwagę, jeżeli chodzi o naszą wspólną komunikację, więc zawsze można o coś zapytać, dopytać. I dowiedzieć się. I ostatnia informacja, już dzisiaj to jak wiecie lub nie wiecie, to Wam powiem, dużymi krokami dosyć zbliża się coroczna impreza. Niektórzy lubią słowo event tutaj, o nazwie Invest CAVS. jest to spotkanie w Krakowie w dniach 24-25 marca, czyli piątek bodajże sobota. I jest to spotkanie, może inaczej, jest to impreza, która. Skupia wokół rynek inwestycyjny, tradingowy i finansowy, jakby włącznie. Także kto jeszcze nie był, to polecam przynajmniej raz być, żeby później samemu ocenić i wyciągnąć wnioski. Ogólnie jest to tak, że spotyka się tam wielu i inwestorów, i traderów, i brokerów, i wszystko, co wokół prawda, towarzyszy temu wszystkiemu, to, to cała ta branża się tam spotyka. Są wystawcy. My w ubiegłym roku byliśmy takim wystawcą. I było to dosyć fajne, natomiast w tym roku nie będziemy się wystawiać z przyczyn różnych powiedzmy naszych wewnętrznych, organizacyjnych, ale nie będę tego już wątku rozwijał, natomiast na pewno tam będziemy. Więc będę tam ja, o ile tutaj nic się nie wydarzy po drodze nieoczekiwanego, będą tam też pewnie Karol, 07, Meryl, inni zobaczymy, a także y, sztab, że tak powiem osób z z Trade Wars, więc będzie można się spotkać gdzieś na korytarzu, gdzieś w restauracji, iść wypić kawę, porozmawiać i i tak dalej. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć, no nie będę was tutaj prosił o to, żebyście mnie klikali jako influencer roku, analityk roku, bo nawet nie biorę w tym udziału, ale są inne osoby, które możecie, bo jak wiecie, tam jest też konkurs organizowany, na którym możecie głosować. Ja widocznie jestem jeszcze e, albo jestem zbyt słabym zawodnikiem, albo za małym żuczkiem, żeby tu się gdzieś e, gdzieś się tu w konkursach lokować. Pytania były też o to, dlaczego nie zrobię jakiejś prelekcji, dlaczego nie wystąpię. No to mogę odpowiedzieć tak, bo jakby nie mam ochoty. <laughs> bo jakby nie mam ochoty. No jeżeli kiedyś taka ochota, o widzę nawet znajome twarze, jeżeli kiedyś taka ochota tutaj mnie dopadnie, w co wątpię raczej, to, to będę występował ogółem. Nie lubię występować publicznie, więc, więc zawsze wolę się gdzieś tam spotkać face-to-face, face, ale na korytarzu uścisnąć komuś dłoń, porozmawiać, zamienić dwa słowa. Ale jakimś, jakimś tam mówcą publicznym, scenowym nie jestem, więc, więc wydaje mi się, żebym się tam nie sprawdził, źle bym się czuł i tyle. Ale spotkać się jak najbardziej możemy i wartość, która tam będzie wyciągnąć. Przy okazji, będziemy prawdopodobnie tutaj jako zespół budować jakąś relację na żywo z tego wydarzenia. W związku z czym, kto nie będzie mógł uczestniczyć, kto nie będzie mógł fizycznie przyjechać, to będzie prawdopodobnie my gdzieś tam mógł w jakiejś formie, formule zobaczyć na żywo, przebiegniemy wszystkie stoiska, może zaczepimy kogoś, może porozmawiamy, może z live'a wyciągniemy jakieś pytania wasze i zadamy je, żeby można było się skomunikować. Także dzisiejsze możliwości techniczne dają naprawdę... Są bardzo naprawdę szerokie, i, i jeżeli kogoś nawet nie będzie, bo nie wiem, w weekend musi zostać z dziećmi, bo mu się rozchorowały albo ma inne plany, to, to chociaż niech znajdzie czas, żeby zajrzeć do naszych relacji i, i zobaczyć, co tam my ciekawego znajdziemy na miejscu. A zasadniczo cel jest taki, żeby się po pierwsze spotkać, a po drugie wyciągnąć z tego jak najwięcej dla siebie korzyści i wartości. Dobra, to tyle, a teraz wchodzimy na sprawy już tradingowe. Dobrze, najpierw trochę historii z miesiąca luty. Co my tu mamy ciekawego? Może zacznijmy sobie to właściwie z końcówka stycznia, no ale akcja toczyła się cały luty. Jak wiecie, srebro, nawet tu Trading zaznaczyło to jako wybór redakcji, czyli dobrą analizę. Analiza zgodnie z tą strzałką zakładała spadki. Spadki miały tego srebra osiągnąć tutaj żółtą strefę, i nie ukrywam, że żółta strefa, a właściwie nawet to niebieskie poziomy miały według mnie przynosić wzrosty natomiast nie doczekałem się tutaj żadnej reakcji rynkowej, sami sobie wybierzcie czy to sukces czy porażka cena została osiągnięta, czy może żadnej no, reakcja rynku, rynku była, widzicie tutaj jest wzrost niewielki, ale później rynek się i tak obsunął w dół więc to niech, po, nie, a sami to ocencie co ciekawego tu jeszcze było mm, na pewno analiza Karola bitcoina, bo on tutaj, no, no zobaczmy na przykład Allegro Allegro miało spaść do zielonej strefy i podnieść się do góry jak widzicie, dotknęło zielonej strefy, podniosło się do góry. Zobaczymy, czy teraz pojadą niżej. Można byłoby to zupdate'ować, bo niekoniecznie ta analiza musi być dalej aktualna. To jest jak z nawigacją, prawda? Nawigacja, analiza techniczna to jest ta nawigacja. Ale jeśli po drodze wy wydarzy się jakiś remont, to trzeba skorygować tor, prawda? Znaleźć objazd, yy, zareagować. Bitcoin, Karola Bitcoin. Zobaczmy, co Karol tutaj wymyślił. Karol wymyślił sobie, że z tej żółtej strefy wybijemy ten wierzchołek. Trafimy do tej czerwonej strefy i z niej uderzymy w dół. Zobaczmy, czy tak się stało. No, czy, to, czy to jest dziwne? No, raczej nie powinno być. Cena wybija z żółtej strefy, wychodzi ponad ten wierzchołek, zalicza tę czerwoną strefę i zaczęły się spadki. Teraz korygujemy. Ja dzisiaj naniosę analizę bitcoina, powiem Wam, jak to według mnie wygląda, żebyśmy też mieli jasność. Yy, Merol, me, Merol wrzucił Monero. Merol wrzucił Monero, istotna strefa na spadki I to już, on, on to już wcześniej publikował, także może to z takim opóźnieniem w TradingView, no i tak naprawdę popyt ma być dopiero gdzieś tutaj i widzimy, że cena podąża w tę stronę, także skupiłbym się na tej strefie popytowej i tu dopytał Merola, czy analiza jest aktualna czy na pewno jest, bo jeżeli tak, to może warto się jej przyjrzeć i podjąć jakieś decyzje handlowe no i, no i perełka, słuchajcie, perełka Mianowicie nadgaz Karola. Jak wiecie, osoby, które u nas są lub były, Karol i zresztą ja też polujemy na pewnego rodzaju punkty zwrotne w rynku gazu. I to polowanie już jakiś czas obowiązuje. W tej chwili Karol w 21 lutego wrzucił Wam analizę, że tu już szuka sygnału na H1, w interwale H1, na wzrosty. Na razie sprawdźmy, co się wydarzyło. Zobaczcie cena wzrosła. To, czy osiągnie tutaj target, czy nie, to jest wtórna sprawa, natomiast wzrosła, a ten sygnał został odnaleziony i myślę, że to jest chyba najlepszy prezent dla osób, które odwiedziły nas, które nas odwiedziły, bo jak teraz patrzę sobie w kalendarz, to ten ogólnik był ulokowany w Trading View 21 lutego, czyli we wtorek, dni otwarte były od poniedziałku do środy, i zdaje się, że właśnie w środę, już odpalam sobie Discord, zobaczymy. Dobra, mamy to. Wątek nadgas. Wpis Karola 21 luty. Pokazujące konkretnie, że będę tutaj prowadził, Karol wpisuje, że na moim wątku będzie prowadził handel że będzie pokazywał gdzie wchodzi, jak wchodzi, więc tutaj było miejsce pokazane, że jeśli ktoś jeszcze nie wszedł, to zielona stref, powrót do zielonej strefy to wzrosty, żółta strefa zaliczona jako opór i uwaga, powrót do zielonej strefy, więc można przyjąć, że nadgaz złapany idealnie w samym dołku i to jeszcze właśnie 21 lutego, czyli, czyli we wtorek, czyli we wtorek, Właściwie 22 to już jest kontynuacja wzrostów. Uwaga, dalej kontynuacja, ale jeszcze informacja dla spóźnialskich. Słuchajcie, że jeżeli ktoś jeszcze nie zajął pozycji, to jeszcze tutaj zielona strefa, powrót będzie popytowy. Zobaczcie, co się dzieje drugi raz test, czyli co na znowu wraca i strzał. Powiem, powiem wam tak. Nie spotkałem się jeszcze z doskonalszą analizą i doskonalszym prowadzeniem pozycji niż to, co tutaj zostało wykonane. W związku z czym, moim zdaniem, puchar, nagroda, nie wiem co tam jeszcze uważacie, uznanie dla Karola, um, uznanie dla Karola i cena jedzie i zasuwa. I teraz, słuchajcie, to jest wszystko te dni otwarte. Więc mam nadzieję, że skorzystaliście, że Wam się podobało, um, ale, to, no, ale to na pewno nie koniec to na pewno nie koniec, bo teraz jeżeli zajrzymy do wątku XNG, to ja, ja tutaj na dole nie byłem, byłem zajęty innymi sprawami, między innymi bitcoinem, ale gdy to się aktywowało, to przyciągnę ten swing, ten strzał, potężny strzał z tych dołków, zobaczcie, on, on przyciągnął również moją uwagę na tyle do wykresu, żeby się nim zainteresować. I teraz powiem wam tak, od momentu, kiedy y, y, moja uwaga została tutaj przyciągnięta, czyli o, widzicie, fajny jeszcze dopisek, Boom, headshot. No, headshot, rzeczywiście to był headshot, to po prostu był strzał. Yy, Majstersztyk po prostu. Yy, no to zacząłem do, tego, yy, zacząłem do tego się tutaj dołączać. Na początku, zgodnie z trendem, który za plecami obowiązywał, jako układ short, czyli tutaj wyznaczyłem miejsce do spadków. I, no i te spadki były idealne w punkt, czyli to była dokładnie, dokładnie ta żółta strefa, czyli weszły spadki z fajnie określonym take profitem, można powiedzieć, że jak po nitce, czyli od A do B. Później trochę już mój, w moim przypadku mniej udany handel, ale zaczęło to podłapywać coraz więcej naszych traderów i niektórym udało się ustrzelić idealnie ten dołek, nie wiem czy komuś udało się ustrzelić idealnie ten dołek, ale mnie osobiście udało się ustrzelić już tutaj ten dołek na wzrosty. I sytuacja z ostatnich godzin, a właściwie z ostatniej doby, można powiedzieć, to jest handel czy dwóch dóbr. Handel short, tutaj w dół. Trochę naruszający moją pewność siebie, ale mimo wszystko analiza, moim zdaniem, udana i to bardzo. Do miejsca, w którym korekta się powinna skończyć. Korekta się kończy. Tutaj uwaga, z niewielkim naruszeniem z SL, bo był z dwóch poziomów zbudowany ten SL, natomiast ostatecznie nie zostały one pokonane i jedziemy dalej do góry. Więc słuchajcie, ten swing na, na Natural Gas on jest cały czas jeszcze kontynuowany. I moje projekcje są takie, że mimo, że już mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju pięciofalowym układem, zaraz go pokażę, to jest ten pięciofalowy układ to moim zdaniem są jeszcze w tym ruchu przesłanki do tego, że ten trend może być kontynuowany, więc to jest taka wiadomość dla osób, które w tej chwili miały tylko to przed oczyma, tak? tylko to, nie miały zbyt więcej. Moja propozycja jest taka, żeby się nie zabijać o ten take profit tutaj w tej strefie, bo jednak za plecami mamy silny trend spadkowy, więc tutaj ostateczne targety wcale nie musiałyby być zrealizowane, ale... Dopóki ten trend się nie złamał, dopóki on nie, jest, dopóki on nie jest jeszcze zanegowany, to jest szansa, że będzie kontynuowany. Kiedy mógłby, no, no, co byłoby takie tutaj, co byłoby tutaj w Natural Gazie takie powiedzmy, zagrażające całej strukturze? Zdecydowanie wybicie tego dołka. I trwałe wybicie tego dołka, bo tylko gdyby on został delikatnie naruszony i cena pojechałaby do góry, to, i cena by wybiła z niego, to jest w porządku, ale jakby pokonanie go trwałe to już jest zanegowanie całego tego swingu i to nie znaczy, że korekta, która przyjdzie, na pewno zaatakuje dno. Więc osoby, które wchodziły na samym dołku, mogą tu się czuć w miarę spokojnie, ale już osoby, które dołączały do tego trendu w trakcie jego obowiązywania, niekoniecznie muszą się wtedy czuć spokojne. Także taki, tak bym tutaj radził uważać, a a co będzie, zobaczymy. No, trend na razie jest wyjątkowo silny i aż zaskakująco silny, chociaż są też pewnego rodzaju znaki zwątpienia w tych strukturach wewnętrznych, na które tutaj Karol nawet mi zwraca uwagę. Ale, no nie wiem, tak, może za, za głęboko nie będę tego analizował, może to jest jakaś cecha charakterystyczna tego, tego swingu, może dlatego te, te zwątpienie jest, ponieważ za plecami, no mówię, jednak silny trend spadkowy, więc dlaczego jest tutaj te, te sytuacje, że tak powiem, Mówiące o słabości wewnętrznej struktury tego trendu mogą być objawem, właśnie, trendu za plecami, nie wiem. W każdym razie on obowiązuje, on jest utrzymywany i, i na razie sobie rośnie. Dodatkowo zwracajcie uwagę na tym rynku tylko na dwie ważne kwestie. Pierwsza to taka, że ten rynek lubi, znaczy potrafi i lubi robić luki na wykresach, więc jeżeli handlujecie to. Brokerów, to takie luki się pojawiają i one są, mogą być niebezpieczne dla waszego depozytu, więc, żeby ktoś się nie, nie zaskoczył, tutaj też była taka luka przy okazji. Można ją sobie zaznaczyć, bo być może rynek będzie chciał ją domknąć. Ile zostało? No, już niedługo, czyli to prawdopodobnie domknięcie nastąpi. A druga kwestia jest taka, że no, ponosimy tu dodatkowe opłaty, takie jak swap, od pozycji, które w tej chwili w pozycjach długich jest. Dodatni, więc jakby giełda płaci nam za utrzymywanie pozycji długich, a krótkich ujemne, czyli my płacimy dodatkowe środki. Także tak to wygląda. Przejdźmy sobie dalej. Bitcoin. Wyczerpaliśmy wątek? Tak, wyczerpaliśmy bitcoin. Cześć, tu i Niku z Trade Wars. Zanim przejdziemy dalej, chciałabym Ci podziękować za to, że z nami jesteś. Jeżeli podobają Ci nasze materiały, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. I lajka, czy może nawet komentarz, by przy okazji dać znać algorytmowi YouTube'a, aby nie podcinał nam skrzydeł i pozwolił się dalej rozwijać. To tyle z mojej strony. Do boju, traderzy i inwestorzy. Hmm. Kto był w ubiegłym tygodniu i miał okazję poznać moje analizy, no to jedna z nich to był ten trójkąt, w miarę oczywisty, widziała go większość rynku, ale może nie, może tak, taka była opinia, że widzi go większość rynków, może jednak nie większość, no bo skoro zadziałał i technicznie został zrobiony tak jak definicja trójkątów mówi, no to, no to raczej może większość go tutaj nie handlowała, a założenie było takie, że w momencie wybicia powinniśmy zrobić mniej więcej ten zasięg i ten zasięg został zrealizowany. To jest jedna z uwag, które widziałem na Bitcoinie. Dość ładne tu retesty, choć trudne do handlu może tak. ładne, jeśli chodzi o czytelność tych retestów, ale trudne do handlu, bo ostatecznie i tak wybite przez ten ruch. I co dalej? Dalej wyznaczyłem dwa poziomy do potencjalnego utrzymania tego długoterminowego trendu, tego. Ten potencjalnie długo. Nazwijmy go długoterminowy. No, może długoterminowy to powinniśmy mówić, że to jest trend długoterminowy, no ale ale jeżeli ja wychodzę z założeń, że tutaj oglądam rynek WM15, no to, no to chciałem trochę oddalić ten wykres i pokazać Wam, że no, dobra, po co się głupio tłumaczę? To nie jest trend długoterminowy ten swing, tylko nazwijmy no go chociaż średnioterminowy, żeby już tu nikogo to nie bolało. Więc ten średnioterminowy trend od 16,5 tysiąca wzrostowy. Pojawiły się powody do tego, żeby został utrzymany po ruchu korekcyjnym, więc ten trójkąt zbudował nam osłabienie. Wyjście w dół, korektę. Korekta jest, uwaga, zdecydowanie trójfalowa, czyli taka, jaką lubię i taka, jaka wskazuje, że jeżeli to jest korekta, to powinien po niej nadejść impuls. Jeszcze raz. W związku z czym sam też tutaj handlowałem. Były dwa poziomy. Ten pierwszy, który był tutaj spod tego dołka, już usunąłem. On nie zadziałał mniej więcej tutaj i drugi, nie wiedziałem, który zadziała, mówiłem wam o tym od razu otwarcie, że nie wiem, czy zadziała ten czy ten, natomiast liczę, że któryś z nich powinien zadziałać, w związku z czym zadziałał ten drugi, tutaj dosyć ciekawe wykupienie i strzał do góry. I teraz dlaczego powiedziałem, że obserwuję sobie mecz? No, obserwuję sobie mecz dlatego, że to miejsce, ta żółta strefa i, czyli strefa... No, ważne są teraz ceny między 23500 a 23700 oraz nawet reakcja ceny na tą strefę no, zagrażały tym zakupom. Jeszcze wczoraj, jeszcze do wczoraj, liczyliśmy się z tym, że póki co w tym meczu jest remis, czyli wczoraj wykres wyglądał tak. Że póki co w tym meczu jest remis, czyli zarówno strona podażowa, czyli ci shortujący mają tyle samo szans na wygraną, co ja tutaj jako longujący. Ja akurat w tym shorcie nie brałem udziału, choć jeśli ktoś to brał, to wcale nie uważam tego za jakiś duży błąd. Na początku uważałem, że to nie jest dobre rozwiązanie, sam odstąpiłem od niego, ale, ale mówię, kto to zrobił, to nie popełnił błędu moim zdaniem. Zresztą zwłaszcza, że był w stanie się tutaj zabezpieczyć, przynajmniej przed stratą, a nawet może zarobić. Ja zostałem przy swojej pozycji, może dlatego też nie chciałem shortować, natomiast no, szanse do wczoraj były 50 na 50, zwłaszcza, że ta reakcja była prawidłowa, zwłaszcza, że ta struktura, która tutaj była za plecami też była prawidłowa do spadków. I, i nawet w, na wczorajszym swoim wieczornym spotkaniu z osobami, które gdzieś tam trochę uczę tradingu, mówiłem, że to jest nadal okazja do tego, żeby tu shortować w niższych strukturach i te spadki nastąpiły, ale już sytuacja dzisiaj się odmienia, więc ja, tak jak mówię, wczoraj to był popcorn i obserwuję mecz, kto wygra? Załóżmy tam, tak, że jest to jakiś mecz Polska-Francja, nie wiem, piłka nożna, no i, no i nie wiem, tu strzelał Lewy, tu zawsze to nazwisko Mbappe, tak. I kto wygra? Dzisiaj już szala nie jest taka zrównoważona. Dzisiaj szala przychyla się na stronę kupujących. Dlaczego? Dlatego, że ich shorty stąd i stąd zostały zanegowane. I teraz, o ile tu nie będzie z tego szczytu dynamicznego powrotu, czyli ten wierzchołek widzimy tutaj, jeżeli on on na razie jest w miarę dynamiczny, ale tu kolejne godzinowe świece powinny pokazać, czy na tyle mocny, czy nie. Do czego zmierzam? Wybicie szczytu to jest przesunięcie się szali na, na korzyść kupujących z 50, nie wiem, na 55 do 45, załóżmy procent. Teraz chciałbym zobaczyć, że cena sobie jeszcze radzi tutaj i pokonuje to, i zamyka się. Bo jeśli zostanie tutaj tylko cień, no to te szanse znacznie tutaj nie wzrastają, ponieważ dalej. Tak naprawdę to jest jeszcze dalej zasięg tej strefy, mimo że ona byłaby trochę rozszerzona, i to jest dalej zasięg utrzymania trendu wynikający z tej wcześniejszej korekty. Niestety mieścimy się jeszcze w tym zasięgu, więc tutaj jest jeszcze jeszcze ten zasięg. Czyli to nie jest tak, że już mamy, już jesteśmy wygrani. Na razie szanse wzrosły. Zobaczymy, co teraz się tu wydarzy. Trwałe przebicie, czy, czy tylko fałszywe wybicie. Póki co, bo wiecie, to trochę też jest tak. Że, jeżeli tu ktoś shortował i tutaj były shorty, to teraz wysadzenie tych wszystkich shortów, czyli oni mieli zabezpieczone to stop lossami, to jest dla spadków korzystne. Tylko teraz, tylko powinno się to objawić dynamicznym spadkiem. Tutaj on jeszcze na razie nie jest aż tak dynamiczny. Poczekajmy, jeżeli będzie dynamiczne, bardziej jeszcze, no ciężko mi powiedzieć, jak bardzo dynamiczne. no ale. Wyjście tutaj pod te żółte strefy stąd, no to na pewno nie pomaga. To będzie powrót do układu 50 na 50 a nawet 55 dla shortujących do 45 tutaj, bo te stoplossy zostały wysadzone, a strefy są jeszcze mimo wszystko aktualne. Więc przy czym ten ruch jest dalej ruchem trójfalowym, więc mówię, nie, nie, otwierajmy szampana jeszcze dla osób wzrostowych. Ja tu już postawiłem sobie strzałkę wyżej ponieważ ona jest nowym wyższym wierzchołkiem, ale to jest tylko jaskółka jedna, a ona jeszcze wiosną nam nie uczyni. Niech te świece się tu zamkną, wtedy powiem OK, dobra, jest coraz lepiej dla wzrostu. Dopóki się nie zamknęły, to nawet bym się nie zdziwił, gdyby ktoś teraz sobie tu jeszcze... Od, ja tego nie będę robił, zaznaczam, ale gdyby ktoś sobie odpalił tutaj niski interwał, w tym niskim interwale szukał złamania tego trendu, który wydaje się, że już jest, jeszcze przydałoby się wybić ten dołek. Te dwa dołki by się przydało wybić. I jeżeli one zostaną właśnie wybite. To tak jak powiedziałem, to to jest zawrócenie tego ostatniego odcinka trendowego, chociaż jeszcze tutaj bym musiał to sprawdzić dokładnie. Ale chyba tak, to już będzie zawrócenie tego odcinka trendowego i pojawienie się ceny poniżej 23,625 na Binance, no to jest prawdopodobna jeszcze opcja do tego, żeby można było to shortować w dół dalej. Ale to wchodzimy już w układy na niskim interwale komu by się to chciało robić tak, co 15 minut zmieniać zdanie góra-dół góra-dół, lepiej jest sobie zająć pozycję trochę z niej więcej wyciągnąć, tak czy nie? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, czy lubicie taki day trading na niskich interwałach, czy raczej niekoniecznie i wolicie takie swingi które chociaż trwają kilka dni a najlepiej to kilka tygodni, nie mówiąc już o kilku miesiącach, jak zakupy tutaj z 16,5 dolarów z kiedy? Z listopada. Już kilka miesięcy, cały czas we wzrostach. Dobra, starczy o tym Bitcoinie. Przygotowałem tutaj jeszcze takiego jednego altcoina, który totalnie nie wiem, co sobą reprezentuje. Jeżeli mnie zapytacie, co to za altcoin, czy to jest jakaś super, jak to niektórzy mówią, czy to jest ekstra projekt, czy daje Airdropy i jeszcze cały szereg tych wszystkich definicji kryptoświata. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest Ant. O co w nim chodzi, ale w ostatnich tutaj analizach spodobał mi się jego wykres, ponieważ on tak z jednej strony podąża w trendzie spadkowym, ale z drugiej strony, nawet obserwując tutaj swego pewnego rodzaju cykle, on ten cykl powtarza po raz trzeci, a za każdym razem ten cykl kończył się dynamicznymi, silnymi, dynamicznymi wzrostami. Więc ja zakładam, że tym razem może być podobnie. Czy mogę się mylić? Mogę się mylić oczywiście, dlatego moim zadaniem będzie w przypadku ewentualnej pomyłki jak najszybciej znaleźć powody do ewakuacji z tego, ale póki co na razie szukam powodów na dołączenie do tego rynku. I takie powody gdzieś tutaj znajdują się właśnie pod pod, pod właściwie przy tej cenie, która w tej chwili obowiązuje, ale również pod nią, w tej żółtej strefie i ja w to wchodzę, słuchajcie, ja w to wchodzę i w Discordzie u nas będę po prostu próbował to prowadzić na zasadzie takiej: albo mi się to uda, a jak mi się to nie uda, to gdzie się ewakuuje, jak się ewakuuje. Przy czym dodam, że jest to handel spot, czyli fizyczne zakupy tego, tego czegoś. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest ant. Przypominam, mrówkę pierwsze skojarzenie, że jest to jakaś mrówka ant. A czy ta mrówka zrobi skok jak pasikonik do góry? Zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chcecie tutaj gdzieś ze mną być w tym walorze, to, to zapraszam. Myślę, że nawet zrobię dla tego waloru oddzielny wątek już dzisiaj, więc yy, będę obserwował, czy się sprawdzą moje projekcje, czy się nie sprawdzą, czy trzeba będzie się ewakuować. No i chyba na dzisiaj to tyle. Życzę Wam udanego handlu, powodzenia i dobrego weekendu. Słońce ostatnio wychodzi coraz ciekawiej widziałem się anomalie pogodowe słuchajcie, prognoza pogody, jak to zresztą bywa jest mapa Polski, biegun zimna, czyli suwałki, a tam tak w biegunie zimna plus 1, a cała Polska pozostała temperatura spada, a gdzieś tam Wrocław, w Katowice to po minus 7 w ogóle, minus 6. No, słuchajcie, anomalia pogodowa. To nie powinno tak być. To Wrocław, Zielona Góra, Katowice powinny mieć po plus 6, a minus 1 powinno być w suwałkach. Co tu się w ogóle dzieje? Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.